Wiadomości Dotkam. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj dr Piotr Brukasz, właściciel Instytutu Zdrowych Żył. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Odkrywcze nie będzie, kiedy dodam tylko, że o żyłach będziemy oczywiście rozmawiać. Mam na początek jednak takie pytanie ogólne, czy żylaki mogą być niebezpieczne? Tak, oczywiście, że mogą i tak naprawdę jest to najczęstsza przyczyna Państwa wizyt u mnie, bo widzicie, że coś macie na nogach, a tak naprawdę nie wiecie, z czym to się może wiązać. Czy to się może wiązać z jakimś większym problemem, czy tylko to jest sprawa kosmetyczna. Tak naprawdę to jest trudno określić i Państwo raczej nie starajcie się tego określać sami. Najlepiej jest przyjść, pokazać i wtedy sprawa jest wyjaśniona. Ale tak, mogą być niebezpieczne, bo czasami związane, czy to z jakimś krwawieniem, czy to z zakrzepami, czy to z jakimiś wrzodami, które się później nie będą goiły. Zawsze jest lepiej mieć pewność tego, co się ma, niż żyć nawet w takiej jakiejkolwiek niepewności. Te objawy zawsze są widoczne, czy ta choroba żył może przebiegać bezobjawowo? Najczęściej są już widoczne i wtedy się Państwo pojawiacie. Oczywiście wielu z Państwa jesteście świadomi tego, że gdzieś w rodzinie ktoś tą chorobę miał. Szczególnie w najbliższej rodzinie, czyli mama, tata, brat, siostra i obawiacie, że coś się dzieje w środku. Bardzo często mówicie o żylakach wewnętrznych, których ewentualnie nie widać i ja się zgadzam, takowe się pojawiają, bo sama choroba żył postępuje od środka na zewnątrz, czyli jeżeli już się pokazuje po jakimś okresie czasu, czyli już w środku dokonały się jakieś zmiany i czasami te zmiany są dość poważne. Dlatego tak, czasami może przebywać też bezobjawowo, bez okazania się, a czasami oczywiście są już duże żylaki i wtedy już Państwo naprawdę bijecie na alarm. Jeżeli chodzi o bezobjawowość, to jednak bardzo często zwracamy uwagę na to, że nie muszą być one widoczne, ale jednak jakieś objawy mogą być, czyli na przykład to uczucie ciężkości nóg, opuchnięcia, zmiany skórne, trudności w pokonaniu jakichś dalszych dystansów i na to Państwo zawsze uczulam, żebyście zwracali uwagę. A zaniedbanie jakimi grozi konsekwencjami? Konsekwencje są różne. Wiele osób oczywiście ma te żylaki i przechodzi je zupełnie bezobjawowo przez tak naprawdę całe życie, bo taka też jest prawda, ale też duża grupa z Państwa ma te problemy właśnie z tymi takimi niekończącymi się opuchnięciami tych właśnie nóg, prawda? Macie tą taką świadomość tego, że jeżeli stoicie w pracy, czy na przykład siedzicie długo, te nogi stają się duże, ciężkie i tak naprawdę odchodzą te objawy dopiero wtedy, kiedy położycie się, kiedy dojdzie do takiego właśnie wypoziomowania całego naszego ciała, kiedy ta krew zaczyna wracać z powrotem do serca w odpowiedni sposób i to jest tym waszym takim właśnie najczęstszym objawem i najczęstszym pytaniem. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, jeżeli już żylaki się pojawiają, jeżeli one stają się ciemne, przekrwione i z możliwością pęknięcia, wywołania zakrzepu, to jest właśnie to, czego się tak naprawdę obawiamy, bo nawet jeżeli jest zakrzep, jeżeli zakrzepowe zapalenie żyły, no to wtedy już niestety nie można tego od razu leczyć. Trzeba na początku ten zakrzep rozwiązać, branie leków przeciwzakrzepowych, które powodują to rozcieńczenie krwi, prawda? I dopiero wtedy ewentualnie dalsze leczenie po jakimś okresie czasu. Wtedy naprawdę Państwo bijecie na alarm. Wtedy naprawdę dochodzi do paniki, że przecież tyle lat nic nie było. Było, tylko no niestety żeśmy na to nie zwracali uwagi. Warto podkreślić, że to nie jest tylko problem zdrowotny, ale to jest też ogromny problem estetyczny. Tak naprawdę to jest zmora, pewnie bardziej pań, aniżeli panów, chociaż podejrzewam, że i panowie nie chcieliby mieć żylaków, szczególnie wtedy, kiedy wyjeżdżają na przykład na wakacje albo odsłaniają nogi. I tak właśnie jest. Mówimy o paniach, no ale też mówimy o panach. Powiem Państwu szczerze, że to jest XXI wiek. Wszyscy zwracamy na siebie coraz większą uwagę. Kiedyś panowało coś takiego, że jeżeli babcia, mama miała, ja też mam, to taka jest moja uroda, ale tak wcale nie jest. Bo ta uroda to nie jest tylko urodu, to jest wręcz nieuroda, powiedzmy to tak delikatnie w ten sposób, a wręcz to jest zagrożenie, o czym żeśmy mówili wcześniej.
wystawianie szczególnie dodatkowo jeszcze tych swoich żylaków czy tych nieprawidłowości na tych nogach później na słońce sprzyja jeszcze innym komplikacjom i powikłaniom, jeżeli chodzi o samą skórę, więc to wszystko ma znaczenie. Natomiast z mojej strony muszę powiedzieć, jedną z takich większych nagród, jakie otrzymuję od moich pacjentów jest, którzy do mnie przychodzą na przykład po lecie i mówią, to jest pierwsze lato od kilku lat, kiedy w końcu mogłam wyjść w spódniczce. Ale zanim kobieta wyjdzie w spódniczce, mężczyzna bez skrępowania wskoczy w krótkie spodenki, w kąpielówki, to trzeba przejść jeszcze zabiegi albo też dłuższe leczenie. Czy to leczenie jest uciążliwe? Ja uważam, że nie jest o tyle uciążliwe, co jest czasochłonne, proszę Państwa. Jedną rzecz bardzo ważną musimy sobie uświadomić, to jest to, że jeżeli przychodzimy do mnie na pierwszą wizytę, na wizytę konsultacyjną, ja na podstawie badania tego ultrasonograficznego potrafię Państwu powiedzieć, co tak naprawdę się dzieje i w jaki sposób możemy to zmienić. I daję Wam różnego rodzaju opcje, w jaki sposób to można zrobić. I jeżeli Państwo hodowaliście te swoje żylaki przez 30 lat, no powiedzmy nawet 10 lat, to nie wyobrażajcie sobie, że ja w ciągu 10 minut załatwię całą sprawę i będzie to wszystko zrobione tak jak trzeba. Niestety, organizm musi dokonać tego właśnie wyleczenia też z tego z wewnątrz. Czyli ja dokonuję zniszczenia tego, co jest nieprawidłowe, a organizm to później musi wyczyścić. Ja to tak mniej więcej opisuję. Dlatego czasami Państwo wymagacie na przykład tylko jednego zabiegu laserowego, ale ktoś inny na przykład będzie wymagał ich trzech. To jest sprawa bardzo indywidualna. Ja to zawsze powtarzam, że nigdy jeszcze w życiu nie widziałam pary takich samych, a przecież to tyle lat to robię, pary tych samych, takich samych nóg. Mało tego, jeszcze nigdy nie widziałem u jednego pacjenta takiej samej nogi prawej, jak i nogi lewej. Dlatego ten proces może być krótszy lub dłuższy, ale warty, bo warty tego właśnie, że robimy to dla naszego zdrowia i dla naszej przyszłości tak naprawdę. I z tym właśnie chciałbym, żebyście się Państwo liczyli. Jest Pan właścicielem instytutu, już sama nazwa sugeruje, że mówimy o czymś bardzo zaawansowanym. Mamy XXI wiek, więc rozumiem, że troszeczkę jak w kosmosie jest pewnie w Pana pomieszczeniach. Mam na myśli tutaj te urządzenia, dzięki którym dokonuje się tych zabiegów i tego leczenia. Kosmos daleko, ale to jest, co robimy w porównaniu z tym, co działo się jeszcze nawet 10 czy 15 lat temu, to jest naprawdę kosmos, bo postęp tej mikroinwazyjności, czyli tej takiej małej chirurgii jest wręcz niesamowity. Niepotrzebne jest bycie w szpitalu, badania w szpitalu, chodzenie od gabinetu do gabinetu. Wszystko się odbywa w jednym miejscu, proszę Państwa. Przychodzicie, robimy i wychodzicie. To nie jest wielka tak naprawdę sprawa. I oczywiście te urządzenia, które są o wiele mniejsze niż były kiedyś, te aparaty ultrasonograficzne, które kiedyś były olbrzymimi szafami, teraz stają się małymi wręcz laptopami i to są aparaty wysokiej rozdzielczości. Wszystko widać bardzo dokładnie. Wszystko jest dokładnie rozgraniczone, co jest dobre, co jest złe i co jest najważniejsze. Dzięki temu idziemy tylko za tym, co jest złe. Zdrowe zostawiamy. Niech tam zostanie zupełnie niedotknięte. Już powiedział Pan doktor, że pojawiamy się, jest ta pierwsza konsultacja, tylko teraz pytanie, bo wiadomo, że każdy zabieg, każde leczenie to wymaga kosztów i nakładów. Czy ubezpieczenia nasze załatwiają sprawę i jeżeli tak, to jakie? Chcę powiedzieć jedną rzecz tak ogólnie. Czy ktoś płaci prywatnie, czy ktoś płaci ubezpieczenia, nie ma czegoś takiego jak cennik na wszystko. Że jest wywieszone, prawda, jak w sklepie, że mleko tyle kosztuje lub na przykład ser kosztuje tyle. Tutaj sprawa jest bardzo indywidualna. Jak mówiłem, każde nogi wyglądają inaczej. W związku z tym muszę je zobaczyć, żeby wiedzieć dokładnie, jak to wszystko wygląda, co trzeba zrobić i w jaki sposób. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia, tak. Każde ubezpieczenie także płaci w zupełnie inny sposób. Każdy z Państwa, ile Państwa przychodzi, każdy macie inne benefity. Proszę Państwa, nawet w grupie jednego ubezpieczenia te płatności i te systemy są zupełnie bardzo różne. Te Wasze benefity, czyli te wszystko to, co dostajecie od ubezpieczenia, zmienia się bardzo indywidualnie. Czyli tu chodzi o te takie sumy, które trzeba wypłacić wcześniej, zanim ubezpieczenie w ogóle zacznie płacić i tego typu rzeczy. My mamy tą możliwość u nas w gabinecie, że bezpośrednio możemy się zapytać u ubezpieczycieli, jak u nich to wygląda, jakie są benefity pacjenta, jak oni do tego podchodzą, co akceptują, co nie akceptują, na jakie leczenie płacą, za jakie leczenie nie płacą. Więc my się tego wszystkiego
dowiadujemy. Jeżeli Państwo chcecie zrobić we własnym zakresie, proszę bardzo, ale liczcie się z tym, że spędzicie na telefonie długie godziny. I dlatego my bierzemy to w nasze ręce i staramy się jak najwięcej informacji uzyskać, jak najwięcej tej informacji później Państwu przekazać, żebyście przynajmniej wiedzieli, jak i z czym to się wszystko wiąże. To na zakończenie jeszcze jedna kwestia, bo dla wielu osób dużym komfortem jest, kiedy pojawiają się w tym wypadku w klinice, w instytucie i mogą swobodnie porozmawiać sobie w języku polskim, szczególnie, że te określenia medyczne, one dla wszystkich są zrozumiałe i nie muszą być zrozumiałe. Czy u Pana jest taki komfort w instytucie, język polski? I to jest chyba komfort stuprocentowy. Państwo sami widzicie, że ja sam mówię po polsku. Mam nadzieję, że mnie wszyscy rozumieją w tym momencie, prawda? Tak, to jest bardzo ważne. Ja zawsze powtarzam, proszę Państwa, każde nogi są inne. Jeżeli staracie się coś zrobić ze swoimi nogami, proście o rozmowę z lekarzem od samego początku. Ja Państwa prowadzę i ja Państwa widzę u mnie podczas każdej wizyty, kiedykolwiek przychodzicie. Macie zawsze ze mną kontakt. To jest bardzo ważne, żeby być widzianym przez lekarza. Nie może być tak, że ktoś, technik na przykład, robi USG, a później lekarz tylko przychodzi, robi zabieg, bo tak to było pokazane. Nie. Są takie różnego rodzaju zmiany i różnorakie połączenia tych żył, że bardzo jest ważne, żeby także doktor uczestniczył w badaniu ultrasonograficznym. A jeżeli dodatkowo jeszcze lekarz mówi tym samym językiem, co Państwo mówicie, to jest jeszcze ważniejsze. Ja zawsze mówię, że tak naprawdę interpretacja tego, co mówi doktor, jeżeli mówi w innym języku, zależy bardziej nie od tego doktora, który to mówi, tylko tej osoby, która tłumaczy. A bardzo często dochodzi do tego, że te osoby, które tłumaczą, nie mają takiej znajomości medycznego języka, żeby mogły przetłumaczyć z angielskiego na przykład na polski. I ja to zawsze u mnie w gabinecie podkreślam. To jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś chce się skontaktować z Instytutem Zdrowych Żył, wszystkie informacje potrzebne wyświetlały się podczas tego materiału, tak więc można sobie wrócić do fragmentów rozmowy. A naszym gościem był dr Piotr Brukasz, właśnie właściciel Instytutu Zdrowych Żył. Panie doktorze, bardzo dziękuję i do następnego razu, który podejrzewam troszeczkę więcej albo troszeczkę bardziej poświęcimy tej estetyce, o której dzisiaj tak delikatnie doktor wspomniał. Z wielką chęcią dziękuję bardzo, zapraszam. Do widzenia. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.